Tak będzie dzisiaj nietypowo, bo Magda mnie poprosiła, żebym jej opowiedział o kręgach naprawczych. Byłem na szkoleniu w ten weekend z Dominikiem Barterem, który jest twórcą kręgów naprawczych. No i opowiadał o kręgach, o tym, jak z nich korzystać, jak on je implementuje. No i było parę niespodzianek i jedna gigantyczna niespodzianka, którą myślę, że warto, żebym się podzielił, bo to taka refleksja dość istotna. Od nowa jedziemy, bo za komercyjnie było. Tak. Słuchajcie, to będzie seria Herbatka Udarka. Będziemy nagrywać nasze wieczorne pogaduszki. No nie, no bo chciałam porozmawiać o tych kręgach, a to tak wyszło bardzo niezrozumiale dla mnie. Jakbym gadał do YouTube'a. Tak, gadał do YouTube'a, a nie do mnie. A teraz jest mówisz do mnie, tylko ja cię nagrywam. Dobrze. No dobra, więc Dominik Barter, który prowadził kręgi naprawcze w sobotę, takie szkolenie, spędził pół dnia na tym, że w ogóle nie gadał o kręgach naprawczych, przynajmniej jak dla mnie, tylko opowiadał o tworzeniu systemu. Systemu w sensie takiej społeczności, która będzie miała jako punkt ciężkości w momencie, kiedy się pojawia konflikt, dyżurną procedurę, która będzie prowadziła do uruchomienia kręgu naprawczego. I to miało być jakby sposób na rozwiązywanie problemów w danej społeczności. No i nie wiem, dla mnie, jak myślę sobie o tym, jak myśmy z dzieciakami używali kręgi naprawcze na początku, a potem w szkole, no to zawsze się odbywało w taki sposób, że żeśmy tego używali, jak był powód, tak? Jak dało się inaczej rozwiązać konflikt, no to korzystaliśmy z innych narzędzi. I to nie była nigdy taka sytuacja, w której byśmy jakoś się samo ograniczali, żeby korzystać bardziej z kręgów naprawczych niż z jakiegoś innego narzędzia do rozwiązywania konfliktów. A ja tak to odebrałem, ten pierwszy dzień i sam fakt, że on aż tyle czasu na to poświęcił, że to jest jakby kluczowa sprawa dla tego, żeby kręgi zadziałały. No i po pierwsze, ja mam pytanie, ale wątpliwość, czy to rzeczywiście jest tak, że kręgi takie tylko zwoływane ad hoc, wtedy kiedy jest potrzeba, są jakoś mniej skuteczne niż kiedy cała społeczność je zna i jakby traktuje jako takie narzędzie rozwiązywania problemów zawsze. No, w sensie, tak jak my to robiliśmy w szkole. Były osoby, które nie znają kręgów naprawczych, a i tak podczas obozu organizowaliśmy krąg naprawczy i niejako w trakcie procesu uczyły się, jak one działają. No to poznanie czegoś nowego, to skutecznego daje efekt, ale jak już pracujemy z tą samą grupą kilka lat i oni wiedzą, czego się spodziewać, jak robimy krąg naprawczy, no to wtedy myślę, że ta skuteczność rozwiązywania konfliktu jest większa. No ale ja zmierzam do tego, że to dla mnie to jest jakby zmiana zupełnie kolejności, że nie wychodzenie z założenia, że masz jakieś narzędzie, które jest skuteczne i używając go tworzysz społeczność, tylko tak jak zaczęliśmy to szkolenie, to wydaje mi się, że Dominik sugerował, żeby to nie prowadzenie kręgów było początkiem, tylko stworzenie społeczności w oparciu o kręgi naprawcze. No dobrze, ale czy to jest w takim razie dla dzieci, dla rodziców, czy dla przedsiębiorstw? Bo jak ja bym w domu narzuciła rozwiązywanie każdego konfliktu przy pomocy kręgów, to wydaje mi się, że byłaby fala oporu i to, co moglibyśmy rozwiązać bardzo szybko, w inny sposób pasujący do danej sytuacji, przyrodziłoby się w jakąś niechęć do tego narzędzia. I oczywiście liczę się z tym, że to by się zmieniło, że dzieci by przekonały się do tego, bo to jest skuteczna metoda,
ale ilość pracy i tego zachęcania i motywowania. No nie wiem, czy to się balansuje z tym, że jest dopuszczalne, czy że można rozwiązać problem w inny sposób, również bardzo skuteczny. No, to jest moja pierwsza wątpliwość, bo ja domyślam się, że Dominik jakby teraz oczywiście zaprotestował, że to nie jest tak, że on sugeruje, że kręgi naprawcze trzeba zastosować zawsze i wszędzie. Tak się domyślam. Natomiast fakt, że cały pierwszy dzień szkolenia, gdzie na szkoleniu były osoby, które prawie nic lub nic nie wiedziały o kręgach naprawczych, no to jednak dla mnie jest wyrazem tego, że ten system i tworzenie społeczności jest pierwotne w stosunku do samego wykorzystywania kręgów naprawczych. I on oczywiście drugiego dnia podkreślał, że to ćwiczenia to nie jest wszystko, że kręgi naprawcze to jest prowadzenie kręgów naprawczych, a nie ćwiczenie kręgów naprawczych. No ale jakby czyny mówią głośniej niż słowa i w czynach najpierw zaczął od systemu, a nie od kręgów naprawczych. Więc tutaj mam taki zgrzyt. I to jest jedna rzecz. Ale druga moja obawa jest taka, że on tak bardzo mocno cisnąc te koncepcje tworzenia społeczności, mam wrażenie, że może robić sam sobie krecią robotę, bo szczególnie osoby, które są tak bardzo żywo w to zaangażowane, jak się na początku coś tam wkręcisz, no to wiadomo, że jesteś taki po prostu, o, teraz kręgi naprawcze na całym świecie, będą tworzyć takie społeczności, które będą zupełnie oderwane od rzeczywistości. Tak jak teraz są te grupy ćwiczące, No właśnie, że czy są grupy ćwiczące no i... właśnie. I że to jeszcze mocniej będzie takim bodźcem do wzrostu dla tych takich grup, które zamiast wykorzystywać kręgi tam, gdzie są, w tych społecznościach, w których są, tylko wreszcie zebrać się w sobie, jak poczują, że mają do tego siłę, to ludzie zaczną tworzyć społeczności, które będą miały na sztandarach właśnie kręgi naprawcze, tylko że one będą sztucznymi społecznościami, bo będą po prostu społecznościami osób, które znają kręgi naprawcze i jakby miały konflikt, to by je stosowały, tylko że nie mają konfliktów, bo są sztuczne. I to było dla mnie taką drugą warstwą, w której to było niepokojące, że ten system aż tak bardzo, bardzo mocno się pojawił w tym szkoleniu. No dobra, no to tyle, bo to i tak już żeśmy 9 minut gadali. Będzie cięcie. Będzie dużo cięcia. Dlaczego będzie dużo cięcia? Zobaczymy na co będzie. Nie, no nie będę nic chciał. Była herbatka udarka Tak była. z Ja Magdą. dzisiaj nie miałam ochoty się pokazywać, bo ja wiem, co wszyscy wiecie. Ale mogę zdradzić, że siedzi bez spodni I i ma bez nic. make-upu. No właśnie. I w skarpetach. Nie do pary. Ja też mam nie do pary. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pa. Pa.